Teoretycznie wiedziałam, czym są komórki macierzyste, ale nie miałam kompletnie zielonego pojęcia, jak one działają, w czym mogą pomóc. Nie żałuję ani jednej swojej decyzji, ponieważ Aleksander zmienił się niesamowicie. Nie mogliśmy tego osiągnąć poprzez ciężką rehabilitację, poprzez różne terapie, a po dwóch przeszczepach komórek macierzystych, oczywiście z terapiami wspomagającymi, Aleksander osiągnął ogromny skok. Aleksander był rehabilitowany już od 6 miesiąca życia. Osiągnęliśmy niewiele, ponieważ padaczka bardzo dużo nam zabierała. To, co udało się już zdobyć, jakieś nowe umiejętności, niestety niespodziewane ataki resetowały go. Musieliśmy na nowo próbować, na nowo musieliśmy starać się na nowe ćwiczenia, rehabilitacja, różne terapie. Próbowaliśmy wszystkiego. Aleksander przeszedł dwa przeszczepy komórek macierzystych w klinice Baike w Tajlandii. Pierwszy odbył się w styczniu 2019 roku, z kolei drugi odbył się w październiku tego samego roku. Podczas pierwszego wyjazdu wielkim zaskoczeniem było to, ataki padaczki zatrzymały się. To było niesamowite i najważniejsze. Następnie poprawiło się napięcie mięśni. Oleg też zaczął zauważać mniejsze przedmioty poprzez ćwiczenia. Pojawiał się chwyt. To było niesamowite. To było niesamowite, ponieważ doświadczyliśmy to jeszcze na miejscu, będąc w trakcie leczenia. Aleksandra była albo płacz, albo euforia. I tak to wyglądało. Po drugim przeszczepie u Aleksandra pojawił się cały wachlarz emocji. Zaczął się z nami komunikować na swój sposób, ale też nie tak specyficzny, że tylko my rodzice to rozumiemy, ale też rozumieją panie, na przykład w przedszkolu, panie terapeutki. Oleg zaczął nam pokazywać swoje preferencje. I to jednoznacznie. Było to dla nas wielkim zdziwieniem. Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi już dość dużo, mam w domu córkę niepełnosprawną, więc wiem, że tak naprawdę praca, jeszcze raz praca jest tutaj kluczowa. I rzeczywiście zaskoczyło mnie, nawet po tym pierwszym przeszczepie, że po jakimś czasie te efekty były naprawdę widoczne. I rzeczywiście drugi przeszczep był dla nas spektakularny, mogłabym powiedzieć, bo po powrocie Oleg zaczął się mocniej prostować. Głowę utrzymuje. No super! To, że Oleg ma nad nim większą kontrolę. Dla mnie to jest kluczowe. Co innego jest usłyszeć, co innego gdzieś tam poczytać, a co innego zobaczyć tak naprawdę. Dzisiejszy Oleg to jest zupełnie inny Oleg niż półtora roku temu. Dzisiaj to jest uśmiechnięty chłopiec, który wie, że może już coś zrobić. Czeka na więcej. A wierzę, że podanie po raz trzeci komórek macierzystych uwolniłoby go. Ten jego potencjał, że to jest inteligentny chłopiec, który zamknięty jest w swoim ciele i tylko czeka na to, żeby go uwolnić. Nasze życie po przeszczepie komórek macierzystych zmieniło się bardzo, bardzo pozytywnie. Jeśli chcecie swojemu dziecku ofiarować więcej i mieć poczucie, że daliście wszystko to, co najlepsze, komórki macierzyste są jednymi z nich. Wcześniej, nie mając z nim kontaktu, bardziej byliśmy rodzicami, ale pielęgniarzami, rodzicami, lekarzami. Teraz po prostu zaczynamy być zwykłymi rodzicami.